Armio, już dziś na dwukask.pl premiera nowej koszulki Sportowa Polska Złota, limitowana edycja 2000 sztuk. Czas start. Cześć, Meglecie, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jest z nami pierwszy reprezentant sceny muzycznej. Oprócz Boxdela jest to Mister Polska. Witamy. Siema, morda. Cześć. Siema, pierwszy raz w historii WK. Uwaga, Ciołamy. Uwaga. Co się dzieje? Zapominamy pokazywać tego często. Big flex. Zobacz. Z tym możesz dzisiaj wrócić do domu, do Malika, bo nagrywasz coś z Malikiem. Tak. To byś możesz pokazać to Malikowi, jeżeli wyciśniesz i możemy sobie płynnie przejść do tabeli. Jeżeli wyciśniesz 136 kg. Tak, więc... A ile on ważył? On ważył wtedy około 90 kg. Okay. Tak, no niestety nasz system, właśnie sobie rozmawialiśmy przed nagraniami, że on nie faworyzuje lekkich osób, no ale jest to najprostszy przekaz dla widzów, po prostu największy wynik robi robotę. Ale jaka jest twoja waga? To w gacie się zesrał. A jaka jest twoja waga, powiedz jeszcze? 60 kg. 6 dych, no to patrzcie, jakby machnął 120, to jest dwukrotna masa ciała, nie? To tak jakbyśmy po 200 wyciskali. A powiedz mi, czy masz jakiś taki osobisty cel, bo to są głównie osoby z YouTube'a, czy masz jakiś cel? Nie znam każdego, ale tam niektórych widziałem. Nie wiem, wiesz, ja wolę się skupić na siebie. Jakbym tak, nie wiem, 90 stówkę mógł zrobić, to by było naprawdę zajebiście. Trąbę kojarzysz? Tak. Kojarzysz. Przed trąbą? No to postaramy się być tutaj. Dobra. Okej. Okay. No to jest, tak? Jest motywacja na dziś. Lecimy. Dobra. No, a wyczuj sobie stojak czy coś, nie? Ja mam taką zasadę, że zawsze robię na 20 tą łysą czytanie. Muszę coś takiego zrobić, że się kurwa tak naoliwić. Zobacz, co zrobiłeś. Ale teraz każesz na 20. Tylko mówię jak wiatr. Czasami nawet dwie takie 20 przypierdolę, nie? Ale nie przed maksem, nie przed maksem. To ważysz 65, tak? 65 ważysz? Nie, 60. Tak. Równo 60. No. A powiedz mi, czy regularnie wyciskasz? Słuchaj, ja tak trenuję 6 dni w tygodniu. 5 dni idę na siłownię, jeden dzień robię boxing. I robię takie, wiesz, że jeden dzień robię calisthenics. Same ten... swoim no. A następny dzień robię, wiesz, albo siłę, albo wiesz, klatę, albo plecy, albo nogi. No i następny znowu robię calisthenics, potem znowu tak. To więc myślę tak, że z dwa razy w tygodniu zrobię. Czyli na sztandze wyciskasz regularnie, można powiedzieć. Tak, to ćwiczenie wykonujesz. Tak. No i kipec. A do calisteniki super warunki ogólnie, nie? No ja myślę, ja fajne właśnie dźwignie. Zacząłem, powiem wam szczerze, zacząłem. Wiesz, zawsze widziałem to na internecie i na Instagramie, ale przez tego lockdowna, bo siedziałem w domu, wypierdalałem pizzy, wszystko nudziło mi się, nie miałem koncertów, wiesz, chlałem w domu, patrzę w lustro tak przed tyłem. No i co, była ładna pogoda, więc zaczynałem wychodzić na dwór i ćwiczyć na dworze, nie? I poznałem tam ludzi, którzy tak robią i naprawdę mnie to wciągnęło. Aż że teraz kupiłem do domu, mam... jak to się nazywa, te gimnastyczne takie kółka. I codziennie tak zrobię sobie coś, poćwiczę. Myślę, że przy mojej formie i mój wzrost, tak jak ja wyglądam, że to jest fajne. No. Bo jest, tak, wiesz, no. Też nie jestem taki ciężki, nie? Wiesz, mogę fajnie się tam ruszać. Nie? No idealnie. A jakie już takie trudniejsze elementy próbowałeś? Typu stanie na rękach, czy jakieś... No, muscle up mi się udało, tak. Stanie na rękach jest trudnym elementem? No kilka miesięcy trzeba spędzić. Trudno. A stanie na rękach? Tak. Uwaga, jestem na rękach z miesiąc. Okej, ale pokaż. Mogę ci pokazać. O! Mi się wydawało, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które robię. O, to zajebiste. Dlatego pytam, nie dyskredytuję kurwa. Że jesteś super. Łatwy element. Następny raz jak przyjdę, to już tak zrobię ci to. Prosty, tak? Między pokażę. Ten. Między swoimi ćwiczeniami chorób i ale słuchaj, czy będziemy tak powoli to robić? No.
Tu trzeba sobie parę, no 40. Tak? Żeby wyczuć w ogóle, jak będziemy progresować, no, czy co 10, nie więcej czy co 20. Ale on dzisiaj pięć po klatę. Ja dzisiaj rano robiłem, jest już to wszystko. No. To może chociaż raz. Robiłeś klatę już? No dzisiaj rano już robiłem. To nowość. Czasami ktoś wczoraj robił, jak był, nie? No, ale Mr. Polska i chłopak. No dobra, lekkie, można zaliczyć. Dobra. No. I teraz już na raz, każdy kolejny ciężar. No, tak, no, okay. Do pobudzenia układu nerwowego. Dobra. Czyli co? Dyk. Własna masa ciała. 6 dych. Dawaj. A w dzisiejszym odcinku konkurs na oto te koszuleczki oversize, luźniejsze. Wystarczy polubić film, zasubskrybować kanał Warszawski Koks, zafollowować na Insta, zostawić komentarz, jakikolwiek, i wyniki podajemy tutaj. Będzie dokładna data na Instagramie Warszawski Koks. Lecimy już za sekuracją, tak. Nie? Ile razy? 60 pierdolonych polskich. Na raz wyciśnij do klatki, wyprost. O, trzech. Łatwo, jak masa na ciała. Własną masę ciała, bardzo łatwo. Czy obstawiamy teraz? No, obstawmy. Tak powinna iść masa ciała swoja ogólnie. To powinno być, no. Okej. Okay. Nie powinieneś czuć, ja tak jestem, jak wyprostowujesz ręce. Prawdziwy zawodnik, nie? Nie zaczynaj ze mną być w pierdole. A możesz mi? Obstawiamy. To 6 dych jest, bo legenda głosi, jeżeli 6 dych zostanie niewyciśnięte, no to do końca życia gramy w poprzeczkę z Kubą. PNTCMZ. Znasz PNTCMZ? Oraz kanał musiałbyś skończyć z rapem i śpiewać z panem Pawłowskim covery. Na przykład Starboy. Jeżeli byś chciał. Naprawdę. Tak? A już ktoś tak tutaj miał? No. Tak. No. Pan Pawłowski. Jedna osoba miała poniżej 60. Kruszwil gra w poprzeczkę. To kiepsko. Czyśćce. Kiepsko, no. Okej. Okay. Obstawiamy. Teraz jest ten moment w programie, kiedy my obstawiamy twój wynik. Ja zawsze zawyżam i ja mówię 106. Wojtek Gola zostanie unicestwiony. Ciężka sprawa. Ciężko, co? Też jeszcze nie mam. A to tak chciałbym szybko 106. Poszło te 60, naprawdę. Nie wiem. Chciałbym 106, bo wtedy Wojtek Gola będzie musiał tu wrócić. Pamiętajcie, że ćwiczył. Wojtek Gola i tak wróci. Widziałem na Instagramie do niego, że niedługo wraca. Więc my nie wiemy o tym, ale on wróci w najmniej oczekiwanym momencie. Ja 8-6 poczułem, że pójdzie. Tak? 8-6. 8-6? No. Bonus, jak był na masie, wycisnął 80. Casio, bardzo dobry bokser z Fame MMA, pozdrawiamy, też wycisnął 80. Minimike 82. No to ja myślę, że tak... 90 będzie, że te 92,5 trąby to już na tym, powiedzmy, tak się zakończy. Będziesz między Wojtkiem a trąbą, między Wojtkiem z Vibrosa trąbą. A ja obstawię 95 kg dzisiaj. Tyle co Bente? Po prostu, tyle co Bente. Tyle co Bente? Tyle to obstawiam dzisiaj. Może tak po tej 60, chyba że mnie oszukał na tą 60, że... Wiesz, czasami jest tak, że ten początkowy tak idzie, nagle jest czkawka tych wyższych, ale ja liczę, że on jest szybki, nie? Po prostu liczę, że wygląda na szybkiego. Ja powiedziałem 90, nie? No. Don Casio Król właśnie. No nie wiem, ile tam zakładamy. 8 dni? Pewnie 8 mi zajebie za to, że powtarzam to drugi raz. On zrobi to. Ja na płaszcz. Dobra, kurde. No. 80. 80 kg Mister Polska. Okej. Okay. A dobra, lecimy ogień, bo chcemy słowa. I mocno, no, ale dobrze, to chciałem zobaczyć. Bardzo chciałem powtórzenie. Ale będzie 9-5, będzie 9-5. No tak bardzo minę, jak już się zdejmuje, nie? Jak ktoś zdejmuje tą sztangę, to ja już nie wiem. No, tak. To już wiadomo, o co chodzi. No. Nie ma pani. Czy tutaj masz... Wiesz, czy sterujesz? Sterujesz, ty sterowałeś. Spokojnie zdejmij, stabilizuje się. Najgorzej, jak ktoś od razu ucieka. No. Że wynosisz mu, a on ze stojaku i od razu ucieka. Nie? No, no. To jest niebezpieczne. A tutaj widać, że wyciska. Dobrze, że paniki nie ma przy zdejmowaniu. Bo jak jest jakaś panika, czy nie wiem, jedna ręka źle idzie, czy na przykład jak do szyi ktoś wyciska, no to traci cały ten. Cały potencjał. Dobra, to teraz Pączek obstawiał 90, zobaczymy. 90 kg. Ogólnie chcę, żeby wypierdolił na maksa mocno, nie? Ale wiem, że tyle stawiałem. Dawaj mocno. Dawaj ogień. Mocno musisz to szarpnąć. Góra! 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 Mocno! Dobra? Dobra, nie możemy.
No, żeś trafił. Ale jest to do wyjebania ogólnie jeszcze. Jeszcze raz. Jeszcze musi się obudzić. Może to go obudziło. Może to cię obudziło jeszcze. Że nie przepaliło, czy że cię to nie przepaliło. Trochę mnie zaskoczyło. Myślałem, że mam to i w tym momencie... Tak delikatnie. A nie czułeś, a tak delikatnie spowolniłeś ją na dole? Jak spadała to, że tak zwolniłeś ją trochę? Nie czułeś czegoś takiego? Bo mogłeś troszkę z dynamiki stracić. No, bo starałeś się tak wolniej dotknąć, nie? Ale poczekajmy parę minut, bo to może pójść na pewno. No. Dobra. No, to ja bym też poczekł. No. Szybki jest. Ej, pierdolę. No tak. No. Czy jakieś tam tips i tricks dla mnie, że w technikę jak... Raczej nie inaczej. Mówimy, tak? Bo jak cały czas wyciskać w jeden sposób, to jakieś poprawki na ostatni moment mogą w ogóle mieszać, gorzej pójść. Jest bardzo fajny. A ogólnie dobrze wyglądasz przy wycisku. Rower podstępny, żeby wygrać zakład. 8-6 równo. Ale żeby Wojtka pokonał. Ale tylko wspomnieliśmy o tym i rower. Tak, tak, dawajmy, nie? Wojtek z VIP Bros. Wojtek z Vibros ważył więcej dużo od ciebie. Na razie fenomenem największym na tej tablicy jest mini Mike. Ja 86 kg. Tłumaczyliście czemu? Żeby zabezpieczyć miejsce w tabeli. Tak, tak, i będziemy mieli dobre miejsce, potem będziemy lecieć dalej. Ogień. Ogień. I to obudzić układ nerwowy. Tak. Od tego się zacznie tak naprawdę. Góra! Mocno! To było 86,5, nie, bo jeszcze wiem, stoję. Ale nie wiem, czy do klatki. Nie było klatki. Było. Było? Tak, ja widziałem. Musimy VAR zobaczyć. Od tego się zacznie tak. O! Góra, mocno! Z mojej perspektywy było do klatki. Nie, nie patrzmy VAR-u. Widzowie ocenią, czy Saker kłamie, czy nie. Zahaczyłem. To jest w ogóle trudniejsze. I tak, że z dociśnięciem. No. A ja mówię już nie, koniec, nie no tu weź też tam. Idziemy do tej, na to miejsce w tabeli, nie? O, sam miejsce ogarnij. Sprawdziliśmy swoje. O, tu możesz, w ogóle przepchać się możesz między nimi. Oni nie są istotni teraz. A, już mogą leżeć, już są nieistotni. Tak? Na zawsze już tak zostają, nie? Nie, nie, Mister nie, Polska nie, przyszedł. Teraz... Ja jestem na ostatnim miejscu. Crossfit może być tak nisko, bo on ma 20 kg różnicy. A tu dlaczego pisze 140? Don Casio chciał 140 wkręcić wszystkich, że ma taki wynik. Bardzo chciał, naprawdę chciał tyle, nie? No ale niestety rzeczywistość pokazała 80. Kurde, trzeci raz mówię o Don Casio, naprawdę mi wpierdoli, że mówię, nie? Okej, okay, teraz... Ale dusiła cię, sto jak cię dusił. Tak. I tak wycisnąłeś. To teraz... Jaką taktykę, nie? Czy od razu lecieć na 100, czy jak to było tam, ile? 90 było. 90. No jest tak, 90 zawsze będzie tutaj, nie 86, 90. a 90 i jak ktoś przyjdzie, to będzie miał trudniej cię pobić. No, tak. Ale jak chcesz wskoczyć jeszcze wyżej o ząbek, to 93 kilo, nie? Ale to jest duża różnica, nie? To... Jest już, te 3 kilo robią różnicę, nie? No, ale jest, niemożliwe jest niczym. A co byś zrobił ty? 90 chyba bym zrobił. 90, no. Żeby mówiłem, albo pomiędzy 90 i 100, tak no. Powiedziałem, nie? No. No. Dobra. No to żeby poszła ta 90. Szmata 90 za to, że nie poszła wcześniej. No. Teraz ją wyjebiemy. To co, będziemy 90 jeszcze lecieć? Tak, tak. Dawaj, teraz mnie spierdolisz, trochę się przestraszyłeś wtedy. Mamy przed sobą trzy kolory, niebieski, zielony, biały. Razem dają... Nie wiem ile, to nieważne. Są lekkie w chuj. Dobra, lecimy. A to B. 90. Mr. Bench. Musi pójść. Lecimy, Mr. Bench. Dobra. Tak był moment, że chciała. Ja zawsze tak samo, jak mam nie wycisnąć na dół. No. Tricek. Długo. Identyko jak ty. No kurczę, ale bardzo dobra próba. Ostatni raz spróbuję jeszcze. Ja myślę, że za długo trzymałem u góry. U góry. Też trochę męczę. Na dole. No to już kwestia naprawdę pół kilograma była. Ja pierdolę. Pół kilograma. No. Naprawdę. Zaciski byśmy zdjęli i być może by poszło, nie?
Tak. Możemy spróbować bez zacisków. Dawaj bez zacisków. Dla psychiki. No, bez zacisków pójdzie. Bez zacisków pójdzie. Zapomnieliśmy, że bez zacisków zawsze wchodzi. No. Lecimy o 2 kg więcej. Mocno! Dobra, jest! Ale jest! 8-8, ty! Na pewno? Nie dobra. No, aż szło jak 8-6. Ej, dokładamy na 8-9. To powtórzenie nie jest zaliczone, bo tam brakowało z pół centymetra, żeby sztanga dotknęła klatki. I za karę jeszcze dokładamy pół kilograma, 89, żeby zaliczyć już i... Tak, ewidentnie chce nas w chuja zrobić, trzeba jej dorzucić. Słuchajcie, ostatnia próba. 89, dawaj ją. Weź ją, odbiór. Dawaj ją, kurwa, odbiór. Wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie, żeby poszło. Te drzwi się nie otworzą, dopóki nie wyjebiemy tego. A sekury. Nie możemy stąd wyjść. A, jeszcze czekaj. Ty kurwo! Dawaj, leci. Mocny. Ty kurwo! Ciebie czy sztangę? Dobra. No tak jest, no. Tak jest, że przyjedziesz do nas z Arioch i wyjedziesz stówę, nie? Chyba tylko i samo tak miał. Chyba tylko i samo miał coś takiego. Ale że w takim momencie. Ale gorąco było. No. Ale w kurwie. Kurwa, ale i tak jest wynik zajebisty. Okay, do masy to... ciała on jest bardzo dobry. Ile tam było? 8-6. No zabrakło troszkę, ale no siła była na to. Zresztą widzieliście, no. 8-9. Było o włos. 8-8 była siła, ale musimy wpisać 8-6. Tak, to możesz wpisać sobie. Może dobrze to nie wygląda. Jestem całkiem zadowolony. To wygląda. Więc git. Jak na 60 kg. Wiesz, przyszedłem tutaj z myślą 90. No ale nie mówiłeś jeszcze chyba na filmie, robiłeś trening rano. Tak, niestety. To może coś zmieniać. Nie, widzisz, jakie jest życie. W jednym momencie wstajesz i robisz trening, drugi moment jesteś tutaj. No właśnie, nie? Takie jest życie, ale nie? Fajnie, że przyszedłeś. No. No i wiesz, jak coś to zapraszamy. Dobra, następny raz jak przyjdę to... Stuwa? Tak. No też Stuwa, to jeszcze mamy tam trochę czasu. Zawsze, nie? Masz prawo przyjść, no. Poprawić wynik, no. Bo słuchaj, Meduza ma takie prawo i czekamy na niego już nie ponad 2 lata. Okej. Okay. Nie chcę wykorzystać. Pozdrawiam cię, Meduzka. Dlaczego niebieski? Ja pasuję do moich oczu. No. O. No cóż, no koniec, no. Jeżeli chcecie więcej youtuberów albo muzyków, tak jak dzisiaj, to piszcie w komentarzach na dole. I męczcie ich na Insta, gdziekolwiek. Gdzie męczyć was najlepiej? Myślę, że na Instagramie. Tam najwięcej nienawidzimy, jak ludzie nas. Dobra, piszą. No to Instagram Amalik wpada, bo miał wpaść do nas. Ja zaraz się z nim widzę, to mogę tam... Powiedz. Jak mu powiem, że miałem 86, to no. Może będzie chciał mnie pobić. A on ćwiczy coś teraz regularnie? Tylko to? To dobrze. Ale to też to pomaga, na pewno lepiej z tym niż bez tego, nie? Tak. Malik, zapraszamy. No. Gdzie jesteś? I otwieramy tak, tabelę. Tak, ciągle szukamy i kurwa nie widzimy, ma. Nie? Nie ma. Tabelę. Pas zostaje u Stiflera. No. Jest. Tak jest. Ale podobno Poseidon, kurwa, jakiś sztorm. Poseidon? No. Także może być... W Portalionie płynie już. Wodotorny. W klatkach z tego spodu. Dobra. Jest.